Identyfikator podmiotu SCP-280. Klasa podmiotu Keter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-280 należy przechowywać w celi 5x5 metrów. W przechowalni nie może znaleźć się żadne wyposażenie, kiedy personel nie jest obecny. Teren przechowawczy musi być utrzymany w pełnej ciemności przez cały czas. Wszelkie wyposażenie ma zostać usunięte z przechowalni obiektu po zakończeniu testów. Personel wkraczający do celi zobowiązany jest nosić okulary na podczerwień oraz być wyposażony w podczerwieniowy stroboskop ID i silną latarkę. W przypadku ataku ze strony SCP-280 personel jest zobowiązany skierować na cel obiektu światło latarki. Wobec SCP-280 nie należy podejmować żadnych agresywnych akcji, a personel powinien utrzymać stałą odległość 1 metra od obiektu. Personel powinien kontynuować oświetlanie SCP-280, dopóki ten nie wycofa się na odległość umożliwiającą odzyskanie i usunięcie z celi obiektu ataku. Opis. SCP-280 jest czarną, człowiekokształtną masą z parą dużych oczu na głowie oraz dwiema rękami z długimi i cienkimi palcami. Żadne stopy czy nogi nie są widoczne, gdyż dolna część ciała zdaje się zanikać na kilku centymetrach od ziemi. SCP-280 wydaje się składać w pełni z materii zdolnej do utracenia i zyskania fizycznej formy. Materia jest całkowicie czarna, z wyjątkiem dla momentu dematerializacji, kiedy przyjmuje dymną aparycję oraz oczu, które jako jedyne przejawiają inny kolor. Oczy zdają się nie być funkcjonalne, manifestując się jedynie, podczas gdy SCP-280 się wycofuje, działając prawdopodobnie podobnie do ubarwienia okularowego, występującego u niektórych owadów. SCP-280 wykazuje ogromną siłę, będąc zdolnym do wyrywania metalowych części rękoma, bez zauważalnego wysiłku. SCP-280 porusza się posuwistym ruchem, z rękami wyciągniętymi do przodu, opisywanymi przez obserwatorów jako poza lunatyka. SCP-280 będzie poruszał się powoli w kierunku każdego człowieka z zamiarem zaatakowania go. SCP-280 zdaje się wyczuwać ludzkie życie. Jak dotąd nie ustanowiono limitów dla tej zdolności. Kiedy SCP-280 znajdzie się w zasięgu 14 cm od człowieka, pochwyci go i zacznie rozrywać za pomocą rąk, powodując tym samym poważne fizyczne obrażenia. Atak może trwać od 1 do 5 minut i zakończy się dopiero po śmierci ofiary, kiedy to obiekt odsłoni swoje oczy i utraci cielesną formę, ruszając w kierunku innego człowieka. W przypadku, gdy żadni ludzie nie będą w pobliżu, SCP-280 zbliży się do ściany i skuli się pod nią do czasu pojawienia się jakiegoś. SCP-280 wycofa się powoli od światła, wystawiając swoje oczy w kierunku jego źródła lub pobliskiego człowieka. Osoby, które podczas takiego procesu wpatrywały się w oczy obiektu, opisywały to doświadczenie jako niezwykle niekomfortowe. Jeżeli obszar, w którym znajduje się aktualnie SCP-280, zostanie w pełni oświetlony lub nagle wystawiony na mocny rozbłysk, obiekt zniknie i zmaterializuje się ponownie w innym obszarze. Wydaje się to być czysto defensywną reakcją na światło i nie jest wykorzystywane podczas atakowania ofiary. SCP-280 zdaje się nie wymagać jedzenia, tlenu ani snu. Obiekt nie konsumuje wyrwanej tkanki, zwyczajnie upuszczając ją na ziemię, by przejść dalej. Przez zdolność bytu do utraty cielesnej formy i jego agresywność żadnych próbek nie udało się pobrać. Dodatek. Notatki z pozyskania. SCP-280 został pozyskany w Mississippi po serii doniesień o zabójstwach w zamkniętych pokojach oraz śmierci dzieci. Wszystkie były opisywane jako niezwykle brutalne, a ofiary były przerażająco zmasakrowane. Fundacja zainteresowała się sprawą,
po śmierci pięcioosobowej rodziny w ich własnym domu. Jedynym ocalałym był znaleziony w piwnicy 9-letni David, który znajdował się w rezydencji na nocowaniu. Odnaleziony został w stanie zaawansowanego szoku, trzymając latarkę i nie reagując na bodźce zewnętrzne. Podczas śledztwa oficer zszedł do piwnicy, gdzie został zaatakowany i poważnie okaleczony. Jego zeznanie zwróciło na sprawę uwagę fundacji. Podczas pozyskania SCP-280 został początkowo utracony przez jego zdolność do porzucenia fizycznej formy po wystawieniu na silne światło. Zauważono także, że w ciemności SCP-280 może zostać łatwo pomylony z cieniem lub podczas przypadkowego dotknięcia, z ubraniem, włosami czy innymi podobnymi obiektami. Podczas podążania za celem SCP-280 często pozostanie bezcielesny aż do momentu wpadnięcia na ofiarę, co skutkuje tym, że ta niekiedy porusza się nieświadomie blisko lub przez obiekt. Testerzy odczuwają lęk i niepokój podczas przebywania w środku SCP-280. SCP-280 zazwyczaj nie reaguje na takie akcje, lecz czasami odsłania oczy i przyjmuje postawę do wycofania się. Jak dotąd nie ustalono żadnego wzorca dla tego zachowania. Dodatek. Notatki z testów. Podczas serii testów badających wpływ różnych rodzajów oświetlenia na SCP-280, jego reakcja defensywna spowodowała przełamanie zabezpieczeń. SCP-280 był zauważany podczas przemieszczania się z jednego oświetlonego pomieszczenia do drugiego, tym samym przechodząc przez cały poziom podziemny, ostatecznie pojawiając się w przechowalni SCP-1591. Po wystawieniu na SCP-1591 SCP-280 ukazał oczy, lecz nie wycofał się, gdy zatrzymał się oraz klęknął na kilka minut przed dematerializacją. SCP-280 pojawił się ponownie w swojej przechowalni kilka godzin później, bez większych incydentów.